Państwa, to co zrobiliście, to jest naprawdę mistrzostwo. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. W tle gościna, ale gościna z bardzo dobrej, znakomitej i właściwej okazji. Powiat bielski, gmina Sosnówka, reprezentanci województwa lubelskiego na dożynkach prezydenckich 2022. Starosta przyjechał podziękować, pogratulować, no i trzymać kciuki. No dokładnie tak, proszę Państwa, jest to niewątpliwie ogromny sukces i gminy Sosnówka, jak również naszego powiatu bialskiego, bo to gmina Sosnówka reprezentowała nasz powiat na dożynkach wojewódzkich i tam właśnie wieniec, który został wyprodukowany czy stworzony przez mieszkańców gminy Sosnówka, pojedzie na dożynki prezydenckie i dzisiaj jestem właśnie tutaj po to, żeby podziękować tym wszystkim, którzy wkładali serce i swoją ciężką pracę, aby efekty ich pracy były zauważone przez komisję na dożynkach wojewódzkich, co niewątpliwie nie jest łatwe. Konkurencja jest ogromna. A jednak udało się. Bardzo się cieszę dzisiaj, widząc tutaj wśród osób starszych również dzieci z młodzieżowego zespołu. Jest to piękne takie następstwo pokoleniowe. I dzisiaj wielkie słowa uznania kieruję w stronę tych osób, które właśnie przez wiele, wiele lat działają w zespołach ludowych czy w kołach gospodyń wiejskich, bo to one właśnie, oni, bo są też tutaj i panowie, pokazują te prawidłowe wzorce młodemu pokoleniu. Efekty tej działalności dzisiaj widzimy, jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni i trzymamy kciuki na dożynkach prezydenckich w przyszłym roku. Jest to niebywały sukces, którego ja osobiście może cieszę się równie mocno jak ci zwycięzcy, ze względu na to, że udało mi się po raz pierwszy w historii gminy Sosnówka osiągnąć tak niebywały sukces, gdzie będę miał okazję z sołectwem i zespołem śpiewaczym reprezentować i gminę, i powiat na dożynkach krajowych. Sołectwo to Dębów, które przygotowało wieniec. Zespół śpiewaczy z Rozwodówki, który nie tak dawno obchodził swoje jubileusz, piękny jubileusz 50-lecie. I oni do tego wieńca dołożyli oprawę muzyczną, tak zwane ośpiewanie wieńca. I myślę, że tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że ten sukces to też jest niemała ich zasługa, bo i wieniec, i ta oprawa, całość stanowiła tak pięknie i okazały spektakl, że wygraliśmy, po prostu wygraliśmy, nazywajmy rzeczy po imieniu, wygraliśmy, osiągnęliśmy niebywały sukces i myślę, że to jest sukces, który będzie jeszcze pamiętany przez wiele, wiele lat, ale przy okazji tutaj chcę powiedzieć, że daliśmy też dobry przykład i myślę, że każde kolejne dożynki, to nasze wieńce będą jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej okazałe i myślę, że przynajmniej będziemy się starać na stałe zagościć przynajmniej na dożynkach wojewódzkich, jeśli nie krajowych. Gmina Sosnówka jest najpiękniejsza. My tu mamy wszystko piękne od tych sosen rosnących w naszych lasach, skąd wzięła się nazwa, poprzez piękne pola, kwiaty, a po pięknych mieszkańców. Proszę tylko popatrzeć. I zresztą muszę to podkreślić. Musimy zwrócić uwagę na to, że to jest pokoleniowe. My tu nie jesteśmy zebrani w grupie 20-30-latków, nie. Popatrzmy na to. Tutaj są i babcie, i wnuczkowie. Dlatego to jest też piękne, że te dzieci w dobie telefonu, w dobie cyfryzacji, kiedy nie chce się wychodzić z domu, nakładają ten piękny regionalny strój. Te stroje mają ponad 100 lat. Biorą do ręki sierp, wychodzą i śpiewają piosenki, które śpiewały jeszcze ich dziadkowie, pradziadkowie, prababcie. I kontynuujmy to dalej. No radości nie ma końca i liczymy, że na tych dożynkach prezydenckich zajmiemy również jakieś zaszczytne miejsce, bo jak
to mówią, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Gminny Ośrodek Kultury nie mógłby tego sam zrobić, nie mógłby osiągnąć takiego sukcesu. Tutaj na to pracowało bardzo wiele osób, począwszy od pani sołtys. Edyty Cenian z mężem, pani Agnieszka Taraciuk z mężem, pani Jadwiga Szypiło z zespołem Śpiewaczy z Rozwadówki, razem z panem Charytoniukiem. Ponadto dzieci i młodzież z Rozwodówki, ten obrzęd żniwny, który został pokazany. Stroje, w których dzieci wystąpiły, to też był element, który został poddany ocenie. Tak. Także tu jest naprawdę grupa ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję, bo bez nich takiego sukcesu gmina Sosnówka, powiat bielski by nie osiągnął. Gmina Sosnówka wystawiła również drugi zwieniec, ze względu na to, że regulamin pozwalał na to, że mogła wystawić i sołectwo, i koło gospodyń, także tutaj daliśmy wolną rękę, tak. Również sołectwo Wygnanka, czy koło gospodyń Babeczki z Wygnaneczki, bo pod taką nazwą również funkcjonuje, wystawiło drugi wieniec. Ten wieniec również został poddany ocenie komisji konkursowej, która właśnie z Lublina przyjechała. Życzę Państwu jeszcze wielu osiągnięć. Mam nadzieję, że po powrocie z dożynek prezydenckich również Wasza praca zostanie i tam zauważona.